Wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Dobry wieczór, zapraszam na najważniejsze informacje z naszego regionu. Rząd udzieli wsparcia Związkowi Polaków w Niemczech w walce o zwrot majątku zagrabionego przez państwo niemieckie w 1940 roku. Republika Federalna nigdy nie rozliczyła się z tej grabieży, a obecna wartość przejętych wówczas aktywów szacowana jest na miliard euro. Majątek Związku Polaków w Niemczech stanowiły liczne nieruchomości, firmy, banki i ich aktywa. Wszystko to zostało zagrabione dekretem Hermana Göringa z 27 lutego 1940 roku. Przywrócimy w końcu praworządność. Nie może być tak, że Niemcy zagrabili gigantyczny majątek i do dnia dzisiejszego Związkowi Polaków w Niemczech nie oddali go. Na problem gwałcenia praworządności przez Niemcy w stosunku do mieszkających tam Polaków już 7 lat temu zwracał uwagę świętej pamięci mecenas Stefan Hambura. To rozwiązanie, które do tej pory obowiązuje, jest niegodne, bym powiedział, Republiki Federalnej Niemiec, która jest demokratycznym państwem prawa. Z szacunków mecenasa Hambury wynikało, że aktualna wartość zagrabionego w czasie wojny przez państwo niemieckie majątku organizacji polonijnych to co najmniej miliard euro. W walce o jego odzyskanie Związek Polaków w Niemczech uzyska wsparcie Ministerstwa Sprawiedliwości. Chcemy ze strony państwa polskiego zapewnić pełne wsparcie merytoryczne, wsparcie prawne dla Związku Polaków w Niemczech i jego działaczy, którzy dzisiaj od lat starają się o przywrócenie majątku właśnie tej organizacji. Politycy Solidarnej Polski, do której należy także wiceminister Cieplucha, podkreślają, że kwestia ta jest jedną z kluczowych dla symetrii w relacjach polsko-niemieckich. Domagają się też likwidacji przywileju, jakim w wyborach do Sejmu cieszy się mniejszość niemiecka, która nie musi przekraczać 5% progu wyborczego, podczas gdy mniejszość polska na nic podobnego w Niemczech liczyć nie może. Nie ma zgody na brak polsko-niemieckiej symetrii w tym obszarze. Nowelizację kodeksu wyborczego w tym zakresie Solidarna Polska zapowiada w przyszłej kadencji Sejmu. Tomasz Gdula, Kurier Opolski. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło dla Opolszczyzny blisko 50 milionów złotych na 888 nowych miejsc w żłobkach i instytucjach opieki nad dzieckiem do lat 3. Środki umożliwią budowę żłobków i klubów dziecięcych w gminach, które złożyły stosowne wnioski. Podczas wczorajszej konferencji minister rodziny Marlena Maląg przedstawiła wyniki kolejnej edycji programu Maluch Plus na budowę żłobków i klubów dziecięcych. W latach 2023-2029 rząd przeznaczył rekordową kwotę 5,5 miliarda złotych dla całego kraju. Na Opolszczyznę na ten cel trafi blisko 50 milionów złotych. 888 nowych miejsc w żłobkach, ale również w innych instytucjach opieki nad dzieckiem do lat 3, bo to będą i klubiki dziecięce. Wszystko to, co może dać dobrą, troskliwą, odpowiedzialną opiekę nad dzieciaczkami, nad maluszkami, właśnie po to, żeby młodzi rodzice, a często to właśnie oni po pojawieniu się dzieciątka, po nacieszeniu się dzieciątkiem, chcą się realizować również zawodowo. A w tym czasie ich dzieci będą pod profesjonalną opieką. Jedno z większych dofinansowań w kwocie 2 900 000 zł trafi do Kędzierzyna Koźla. Znam potrzeby naszego miasta, bo jedno dziecko akurat właśnie teraz poszło do szkoły, a drugie mam nadzieję, że będzie korzystało, bo jest maluszkiem, z tego właśnie programu, gdzie w Kędzierzynku się zostanie na 41 miejsc nowo powstałych. Będzie można powiększyć to nasze zapotrzebowanie, ale zapotrzebowanie jest w naszym mieście i to jest duża pomoc. Tę pomoc najbardziej odczują rodzice maluchów. Jest to wygodne, jest to komfort dla rodziców. W tym momencie możemy się skupić na tym, żeby po prostu spokojnie iść do pracy i wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Maluch Plus sprawdza się w praktyce. Dowodem są powstałe i funkcjonujące już dzięki pieniądzom z programu kluby dziecięce na terenie gminy Reńska Wieś. W nowej edycji powstaną dwa kolejne.
Staramy się jednak prowadzić taką rozproszoną sieć, żeby po prostu rodzice mieli blisko do tych klubów. I dwa takie kolejne kluby właśnie planujemy w dwóch kolejnych miejscowościach, w Większycach i Długomiłowicach. Zastrzyk gotówki cieszy także inne gminy, które będą mogły zadbać o swoich najmłodszych mieszkańców. Naszym zamierzeniem jest wbudowa nowego przedszkola z Polskiego Ładu, ale oczywiście wsparcie w postaci malucha i powstania kolejnych miejsc żłobkowych. Łącznie ta kwota oscyluje w granicach 2 600 000, więc w tej chwili będziemy musieli rozpocząć procedowanie powstawania takiego miejsca. Bardzo się cieszymy, że te środki zostały gminie Prudnik przyznane. Na terenie całego kraju dzięki programowi Maluch Plus placówki opieki nad dziećmi do lat 3 powstaną w 441 gminach. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. W Służbie Rzeczpospolitej oraz Bóg, honor, ojczyzna to słowa wyhaftowane srebrnym i złotym sztychem na sztandarze nadanym dziś zakładowi karnemu w Kluczborku. Wręczył go wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. Od dzisiaj zakład karny w Kluczborku ma nowy sztandar. To wyjątkowe wydarzenie dla każdej jednostki. To znak jakości. Wszyscy czekaliśmy na ten dzień i na ten sztandar, bo jest to dla nas dodatkowa motywacja i dodatkowe zobowiązanie oczywiście, żeby dotrzymać kroku temu symbolowi, jakim jest sztandar. Jednostka, biorąc udział w uroczystościach ze swoim sztandarem, może być bardziej widoczna na zewnątrz. Od tej pory będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach, a nam jako Ministerstwu Sprawiedliwości także na tym zależy, by Służba Więzienna wychodziła na zewnątrz, do społeczeństwa, do obywateli, by pokazała się, prezentowała jak najczęściej, bo mamy się czym pochwalić. Polska Służba Więzienna pierwszy raz od 2015 roku została ujęta w programach modernizacyjnych, dzięki czemu może się rozwijać. Te środki, które zostały skierowane, przypomnę, że to poprzedni program modernizacyjny ponad 1,5 miliarda i teraz kolejny na rok do 2025 to jest kolejne 2 miliardy złotych. To są pieniądze, które pozwalają naszej służbie właściwie realizować zadania. Ale najważniejsze dla nas zadanie to inwestowanie w kadrę, bo to bez naszej kadry nie zrobilibyśmy nic. W zakładzie karnym w Kluczborku w dwóch jednostkach pracuje blisko 260 funkcjonariuszy. Wielką pracę wykonują ci ludzie w zakładach karnych, ażeby przywrócić do społeczeństwa te osoby, którym przytrafiło się nieszczęście pobytu w zakładzie karnym. Ale oni odpowiadają za to, żeby te osoby wróciły do społeczeństwa niepoobijane. Wróciły do społeczeństwa jak to się da, tylko bezboleśnie. I część z nich była obecna na uroczystości. Poczet sztandarowy zakładu karnego w Kluczborku. Do prezentacji sztandaru marsz! Po odczytaniu aktu nadania sztandaru gości honorowych poproszono o wbicie do drzewca sztandaru pamiątkowych gwoździ. Tam są słowa bardzo ważne. Bóg, honor i ojczyzna. I ten sztandar będzie dzisiaj towarzyszył wszystkim mieszkańcom Kluczborka i powiatu kluczborskiego we wszystkich oficjalnych uroczystościach. Przed uroczystością nadania sztandar został poświęcony na mszy świętej. Małgorzata Lis-Skupińska, Kurier Opolski. Uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Prudniku doczekali się nowej stołówki. Jej utworzenie było możliwe dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Posiłek w szkole i w domu. Mieliśmy stołówkę już innego typu, nie na miarę możliwości dzisiejszego XXI wieku. Obecna stołówka jest modernizowana i to jest to, żeby dzieci uczyły się dobrej jakości i fajnych warunkach spożywania posiłków. Stołówka powstała w ramach programu rządowego Posiłek w domu i w szkole. Na cały koszt modernizacji stołówki otrzymaliśmy 64 tysiące. Całkowity koszt stołówki 80 tysięcy. Z organu prowadzącego otrzymaliśmy 16 tysięcy wsparcia dodatkowego. Obecnie mamy dwie sale stołówkowe dla uczniów klas 1-3, jak również dla uczniów klas 4-8. Prawie że wszyscy uczniowie korzystają na dzień dzisiejszy z gorącego posiłku. Każdy wkład, który dajemy na modernizację, różnego rodzaju projekty pomnożone przez razy kilka, bo w tym przypadku jest to razy kilka. Cieszy, że nie tylko ze stronnego budżetu można wyciągnąć dużo więcej. Wszelkiego rodzaju programy, które się pojawiają, wspierające rozwój placówek szkolnych, przedszkolnych czy żłobkowych są przez nas realizowane.
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu powstanie nowa kotłownia, która na potrzeby szpitala będzie produkowała ciepło, prąd i chłód. Pozwoli to na odłączenie stałej kotłowni węglowo-pyłowej, co zmniejszy emisję zanieczyszczeń do otoczenia, a także korzystnie wpłynie na bilans energetyczny szpitala. Dziś podpisano umowę z wykonawcą o wartości 20 milionów złotych. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu dzisiaj podpisaliśmy umowę, w wyniku której powstanie nowe źródło ciepła. Powstanie nowa kotłownia kogeneracyjna. Będziemy mieli zużywać energii w samym szpitalu, bo będziemy produkować energię elektryczną. Udało nam się w sposób poprawny rozpisać postępowanie przetargowe, znaleźć wykonawcę, no i dzisiaj podpisać z nim umowę. W ramach tej umowy to będą 1-megawatowe silniki gazowe oraz 3-megawatowe silniki olejowe, które będą zabezpieczały funkcjonowanie szpitala w pełnym zakresie w energię cieplną, energię elektryczną. Całe zadanie te związane z umową, którą dzisiaj podpisaliśmy, to jest 20 milionów złotych. No, dla nas jest to ogromna inwestycja. Liczymy na to, że w niedługim czasie już będziemy mogli funkcjonować w ramach nowej kotłowni. Oczywiście szpital będzie cały czas zabezpieczany dodatkowym zasileniem z energetyki cieplnej opolszczyzny, bo mamy podpisaną umowę i tutaj będzie to realizowane. 2 wieże widokowe i odnowione mury miejskie dołączyły dziś do wcześniej zmodernizowanej wieży prudnickiej w Białej. To nie lada atrakcja dla mieszkańców, ale również turystów. Inwestycje udało się zrealizować dzięki środkom z rządowego programu Polski Ład. Trzymamy mocno! Wystrzały i średniowieczne mikstury. Drugi ogień. Tak wyglądało otwarcie zmodernizowanych bialskich wież widokowych, a nawiązania do dawnej historii są jak najbardziej na miejscu, bo najstarsza z nich pamięta początek XV wieku. Dziś wraz z odnowionymi murami miejskimi Białej mogą przyciągnąć do niewielkiego miasteczka na południu Opolszczyzny część turystów odwiedzających pobliską Moszną, a tych jest około 300 tysięcy w roku. Gdyby nawet około 10-20% udało się ściągnąć do Białej, byłoby super, ale też jest kwestia taka, chcemy iść kawałek dalej, czyli oprócz Białej chcemy promować cały region, dlatego nawiązaliśmy kontakt zarówno z gminami polskimi sąsiadującymi, czyli z Głogówkiem, Lubrzą, Prudnikiem, Głuchołazami, ale też otwieramy się na czeską stronę. A jak wiadomo, po czeskiej stronie granicy sąsiadującej z Opolszczyzną wież widokowych nie brakuje. By bialska część tak skomponowanego produktu turystycznego mogła się ziścić, pozyskano środki z programu Polski Ład w wysokości aż 7 milionów złotych. Całość inwestycji opiewa natomiast na 8,5 miliona złotych. Polski Ład to jest inwestycja w te potrzeby lokalne, które mówią o rzeczach ciężkich, na przykład infrastruktura, ale o czymś pięknym, duchowym, czyli dziedzictwie kulturowym. Tutaj mamy tego przykład, wspaniały zabytek i tym samym przyciąganie turystów. Inwestycja, która tutaj była realizowana, jest moją pracą magisterską, która weszła w życie i nie jest to dokumentacja, która poszła na przysłowiowe biurko i do półki, a została zrealizowana i wykonana. To jest jednak taki dodatkowy aspekt, który cieszy człowieka. 3 bialskie wieże, Wodną, Prudnicką i Ciśnień można bezpłatnie zwiedzać, między innymi we wszystkie wtorki. Miejsca pracy i szeroko pojęte zagadnienia gospodarcze są oczywiście bardzo ważne, ale dla małych miast liczy się też ruch turystyczny. A tu w Białej, jak sprawdziliśmy namacalnie, potencjał turystyczny zdecydowanie jest. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. W wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Jutro o godzinie 10 zapraszam Państwa na program W Centrum Uwagi, a na nasz pierwszy serwis informacyjny o godzinie 12:30. Życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia.